Arleta od 4 lat bezskutecznie szuka miłości w sieci. Wszyscy faceci kłamią, oszukują o pracy, wyglądzie, że są wolni. A jak nie, to po prostu chodzi im tylko o seks. Zapraszam cię. Witajcie. Witajcie, proszę. Który typ kłamcy jest według ciebie najgorszy? Tego internetowego oczywiście. Najgorszy typ to jest zajęty. Czyli ma status wolny, tak? A tak naprawdę kłamie. Tak. Mhm. Miałam kiedyś taką historię, że poznałam chłopaka. Była taka sytuacja, że napisał do mnie i po prostu bardzo chciał się ze mną spotkać. To już umówiliśmy się, mieliśmy się spotkać, ale on nie wystawił do wiatru. W jaki sposób? W sposób taki, że nie przyszedł po prostu. I napisał mi, że nie może przyjść w ostatniej chwili. No ale to nie jest dowód, ta twoja opowieść, to nie jest dowód na to, że on był zajęty i że miał kogoś innego tak naprawdę, albo że był mężem. Ale później postanowiłam spotkać się z nim kolejny raz. Dałam mu tą szansę i po prostu umówiliśmy się. Ja byłam z koleżanką w pubie. On zadzwonił, czy się spotkamy kolejny raz, no to postanowiłam się z nim spotkać. Mhm. I po prostu pojechałam do niego z tą koleżanką. On był z bratem. Mhm. Koleżance się spodobał jego brat. A. I ona zaczęła tam sobie z jego bratem, a to, że on był, zakochał się w niej. I bardzo chciał z nią być, a była sytuacja po prostu tego jednego chłopaka, co ja z nim się spotykałam, że on nie odbierał cały dzień telefonu. Więc zapytałam tego brata. Co się dzieje? Co się dzieje, tak. I po prostu on powiedział mi, że on ma dziewczynę. I jest teraz dziewczyną. Nie było za ciekawie i powiedziałam mu, że nie chcę już mieć z nim całkowitego kontaktu. A ta twoja koleżanka jest z bratem tego chłopaka? Nie, też zakończyła kontakt. Hmm. Mówiłaś, że mężczyźni często proponowali ci seks. Ale oni to robią tak od razu, zanim się spotkasz z nimi, czy dopiero jak cię zobaczą? Piszą, na przykład piszą i już proponują od pierwszego razu, powiedzą, czy nie chciałabym się umówić na seks, czy po prostu, że byłoby fajnie. Potrafią nawet zdjęcia wysłać. A, w ramach zachęty. Tak. Zdjęcia? Czego? No, swojego człowieka. Jaką jeszcze dziwną propozycję dostałaś w czasie rozmowy internetowej z mężczyzną? Kiedyś sam właśnie z takim chłopakiem i pisało nam się bardzo fajnie, naprawdę. Mhm. Później zaproponował mi, żebym podała mu swój numer konta. Wysłał mi na konto 200 zł z propozycją, żebym go wyzywała. A czy on określił, jak długo i jak często i jakie słowa mają padać? No. Ale poczekaj, daj mi przykład takiej rozmowy, bo ja sobie nie mogę to za bardzo tego wyobrazić. On mówi, on zaczyna, tak? I mówi coś tam, cześć, Arleta. A ja miałam do niego powiedzieć cześć, cioto, na przykład. Aha, czyli to jest zestaw słów. Masz wypisane słowa? Tak. Jest lista, czy masz ze słownika? Znaczy on mi pisał, jakby chciał, żeby go wysyłać. Aha. No dobra, no więc odpowiadasz to. I on wtedy jakoś się tłumaczy, czy co dalej pisze w następnym zdaniu? Pisze na przykład, lubię, jak tak do mnie mówisz, pani. Jesteś jego panią. Ile już w ten sposób zarobiłaś? Na razie 200 zł i doładował mi konto. Do telefonu. Będzie coś z tego? Nie. Pytam, czy to jest szansa na jakąś znajomość? Nie. Dlaczego? Nic więcej nie. Dlaczego? No nie wiem, to nie takie dla mnie, to trochę takie nienormalne jest. No dobra, ale pieniądze wzięłaś i doładował ci konto, więc w następnym miesiącu też będziesz do niego pisać? Może napiszę. Jak często dzisiaj piszesz z kimś przez internet? Zostawmy oczywiście tego pana, bo to praca. Ale tak, wiesz, bezinteresownie, żeby kogoś poznać. Codziennie. Czy jest ktoś na oku, na horyzoncie? Nie, na razie nie. Nic się nie przytrafiło bardzo. Jakiegoś. Ty jak widzisz, że to nie ma sensu, to dlaczego nie zaczniesz szukać kogoś w świecie realnym? No w świecie realnym też jest mi ciężko znaleźć, nie wiem. Może to sugestia mojego wyglądu, nie wiem. Nie. A cóż tu za sugestia twojego wyglądu? Co w twoim wyglądzie jest nie tak? No, na przykład rozmiary. No, niektórzy faceci nie lubią takich kobiet. I dlatego uciekają od ciebie albo nie podchodzą. Pech czy nieumiejętne poszukiwania, Olu? Arletka, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę po pierwsze z tego, czym się rzeczywiście kończą rozmowę. Rzeczone rozmowy z tym panem, w którym go wyzywasz. Ja ci powiem, czym one się kończą. Orgazmem tego pana. Więc to, co robisz, w szerokiej definicji jest jakimś rodzajem prostytucji.
Oczywiście, niektórzy mężczyźni nie lubią tęższych kobiet, inni nie lubią kobiet szczupłych, jeszcze inni nie lubią chudych. Wygląd czy masa ciała w żaden sposób nie przesądza o naszej atrakcyjności, czy o potencjale do kochania kogoś, czy bycia razem. Spróbuj poszukać tam, gdzie rzeczywiście z chłopakami, bo w tym wieku trudno jeszcze mówić o mężczyznach, coś cię łączy. Ale to gdybyś miała wypełnić taką rubrykę zainteresowania, to co byś tam wpisała? Lubię sztuki walki. Chciałabyś je uprawiać, czy je oglądać? Oglądać. Spróbuj też pouprawiać. To jest sensowny pomysł, bo poznasz ludzi, uporasz się z tym, bo jeżeli ci twoja nadwaga przeszkadza, no to jak nam masa ciała przeszkadza, to ją zmieniamy. Mm-hmm. Ruch to jest bardzo dobry pomysł. Weź po prostu zajmij się czymś, co mogłoby ci dać wigor, szczęście, uśmiech. A przyjaciele się sami znajdą, a wśród przyjaciela można znaleźć tą drugą połówkę. Co? Życzę ci tego bardzo. Dziękuję. Teresa i Wojciech.